Witajcie w naszym szalonym laboratorium, gdzie rodzą się nowe stworzenia. Nie musisz się bać. Witajcie w naszym laboratorium grozy, terroru i zmutowanych lalek. Oto właścicielka, królowa operacji plastycznych Barbie, zwyciężczyni lalkowego Nobla, szalona naukowiec Rosalka Frankenstein. Zastanawia się nad nowym eksperymentem, skrzyżowaniem lalki z lwem. Zaczynajmy! Włączmy zabawko-symbiozator. Wygląda na to, że nic się nie stało. Pewnie maszyna zacięła się podczas ostatnich prób połączenia Kena ze slajmem. Ale po odczekaniu chwili, efekt eksperymentu zaczyna rosnąć wewnątrz urządzenia. Tak, oto ono! Barbie Lew! Odetnij grzywę od starego zabawkowego lwa. Odetnij twarz z głowy starej lalki Barbie. Przyklej twarz do ciała lwa. Zabezpiecz klejem na gorąco. Popraw łączenie używając gorącej dyszy pistoletu na klej. Pomaluj detale akrylową farbą tego samego koloru co grzywa. Dodaj detale ciemną farbą akrylową. Ukryj klej. Popraw brwi. Narysuj ciemny nos. Pomaluj tęczówki oczu na zielono. Dodaj kreskę nad oczami. I pomaluj usta jasnoróżową farbą akrylową. Barbie Lew jest idealnym połączeniem nauki i fantazy. To więcej niż tylko lalka. To królowa dżungli. Piękna robota. Teraz dr Rosalka Frankenstein jest gotowa zabrać się za coś poważniejszego. Dalej, nogo, wskakuj do symbiozatora. Rosalka Frankenstein przygotowuje ambitny projekt łączący lalkę z pająkiem. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Doktor Frankenstein zaczyna swoje szalone eksperymenty. Ma już przygotowaną lalkę, ale brakuje jej pajęczaka. Naukowiec wzywa swojego asystenta. Szybki Franku, chodź tutaj. Szybko, złap mi pająka. Proszę bardzo, połączmy te dwie. Zróbmy pajęczą lalkę. Przytnij nogi starego gumowego pająka. Zrób otwory na ręce i nogi. I otwór na głowę na wierzchu. Załóż pająka na ciało lalki jako sukienkę. Przyklej ramiona zepsutej lalki do boków. Pomaluj wszystkie z nich czarną farbą akrylową. Przyklej dekoracyjne pająki z filcu na jej włosy. Załóż czarne buty na lalkę. Jak słodko! Wszystkie sześć nóg jest na miejscu. Nawet ma stylowy pajęczy kapelusz. Lalka pająk jest cudowna. Nawet Franek ją polubił. Okej, a teraz zabieraj swoje rzeczy i wracaj do kąta. Nie przeszkadzaj mi w pracy. Szybki Franek chce dać prezent swojej twórcy, niesamowitej Rosalce Frankenstein. Czaszka biednego Jorika to staromodne. Eliksir młodości i jeszcze tego nie potrzebuje. Oto pomysł. Franek próbuje czegoś nowego i nietypowego. Bierze tajemniczy płyn, łączy fakty, tak jak zawsze robi doktor Rosalka. Tworzy niespotykany gatunek. Dziecko misia! Odetnij włosy ze starej lalki Bobasa. Usuń resztę włosów, używając pensety. Oczyść głowę, używając alkoholu do odkażania. Przytnij pyszczek starego pluszowego misia. Usuń część wypełnienia. Włóż głowę lalki. Przyklej klejem na gorąco. Przytnij końce łap misia. Usuń wypełnienie. I przyklej ręce lalki. Podkreśl usta bladoróżową farbą akrylową.
Hurra, to działa! To zupełnie nowa zabawka! Naukowiec na bank spodoba się ten bobas miś. Szybki Franek przynosi swój prezent swojej ulubionej profesor. Wystarczy, Franku. Tak właściwie to nie jest takie złe. Ten bobas miś wygląda jak żywy. To fantastyczna robota. Idealna dla ucznia naukowca. Ten bobas dostaje ocenę 10 na 10. Doktor Rozalka Frankenstein prowadzi kolejne eksperymenty. Tym razem miesza slajma z żaby. Łzy lalek lol. Dodaj trochę rosołu z łusek smoka. I ekstrakt magii. Proszę bardzo, działa! Doktor Rosalka jest geniuszem. Zrobiła mini smoko kucyka. Odetnij ogon i grzywę od starego zabawkowego kucyka. Usuń resztę włosów używając pensety. Przytnij skrzydła. Przyklej skrzydła od starej zabawki smoka. Użyj super glue. Odetnij ogon od starego dinozaura. I przyklej do kucyka. Klejem na gorąco wypełnij przerwy między łączeniami skrzydeł. Zrób przestrzenne kształty grzywy. Dodaj kolce do ogona. Dodaj rogi do smoka. Pomaluj zabawkę jasnofioletową akrylową farbą, użyj gąbki i pędzla. Pokoloruj rogi, kolce i narośle na różowo. Spójrz na to! Ten kucyk smok jest taki słodki! Niespodziewanie szybki Franek rozlał miksturę drapieżcy w strefie eksperymentów. I została stworzona nowa chimera! Tygryso-kucyk, jedyny w swoim rodzaju. Odetnij łapy i ogon ze starego zabawkowego tygrysa. Usuń ogon i kopyta z zabawkowego kucyka. Użyj super glue do przymocowania łap tygrysa. Dodaj ogon z tyłu. Przykryj łączenia klejem na gorąco. Wyrównaj je gorącą końcówką pistoletu na klej. Pokoloruj kucyka żółtą farbą akrylową. Zostaw oczy niepomalowane. Pomaluj róg i uszy na niebiesko. I namaluj tygrysie paski na całym ciele. Zrób fioletowy nos. Co znowu nabroiłeś, mój głupi asystencie? Wynoś się z mojego laboratorium, zanim wszystko poniszczysz. Ale ta nowa lalka wygląda interesująco. Ten tygrys Pony znajdzie miejsce w kolekcji dr Frankenstein. Szybki Franek próbuje nowych eksperymentów. I przyłapuje go na tym dr Frankenstein. Wygląda na to, że twoim badaniom brakuje trochę metalowych dodatków. Tak, właśnie to miałam na myśli. Oto nowe spojrzenie na podwodne lalki 8 Barbie. Weź zepsutą lalkę syrenkę. Przyklej końcówkę zrobioną z modeliny do zniszczonego ogona. Rozwałkuj modelinę w dłoniach. I zrób macki. Zrób kulki z białej modeliny. I dodaj je do macek jako przyssawki. Przyciśnij je tyłem pędzla, by je urealnić. Dodaj foliową kulkę na końcu ogona. Przymocuj do niej macki, zachowując ich kształt. Popraw łączenia narzędziem modelarskim. Usuń lalkę z formy. Upiecz macki w piekarniku według instrukcji na opakowaniu. Przytnij włosy lalki. Usuń resztę włosów, używając pensety.
Rozłóż sztuczne przedłużenia równo na głowie Barbie. Zabezpiecz je gumką do włosów. Przyszyj element do fryzury. Przyszyj przednie kosmyki przy uszach i zwiąż dwa kucyki. Owiń je sznurkiem koralików. Zabezpiecz super glue. Klejem na gorąco przymocuj macki do ogona Barbie. Popraw łączenie używając gorącej dyszy pistoletu na klej. Pomaluj ogon niebieską farbą akrylową. To dzieło jest kompletnie niesamowite. Ośmiu Barbie wygląda cudownie pod każdym kątem. Doktor Rozalka Frankenstein wręcza lalce główną nagrodę w kategorii zmutowanych lalek. Wreszcie uczeń prześcignął mistrza. Dobra robota, szybki Franku. Podobały Ci się nasze eksperymenty ze starymi lalkami? Daj nam znać w komentarzach, która z zabawek spodobała Ci się najbardziej. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, by nie przegapić nowych lifehacków dla starych zabawek od Trum Trum.